Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ranach czwarty odcinek dotyczący naszego projektu Peccatorum, w który obiecywaliśmy wam już od jakiegoś czasu. W tym filmiku poznacie takich parę kolejnych faktów, które powinny jakoś utrzymać was w tej aurze oczekiwania. Czekaliście trochę na ten filmik, więc musimy wam przedstawić kolejną dawkę informacji, żebyście nie pomyśleli przypadkiem, że nie wiem, że projekt jest porzucony, że nie pracujemy nad nim czy cokolwiek. Bo praca właściwie w re, może w wakacje nie było to jeszcze tak aż bardzo intensywne, ale odkąd zaczął się rok szkolny, to zdecydowanie przyspieszyliśmy i ostatnie dni, i ostatnie tygodnie, to było naprawdę sporo kminienia. No i słuchajcie, przedstawię wam zaraz tak parę informacji, które nie powinny, a wręcz na pewno nie zepsują wam zabawy, a przy okazji będą jakimś kolejnym polem do popisu dla waszej wyobraźni. Będziecie mogli sobie kminić co i jak i zobaczycie, ile tych rozkmin przejdzie, jakby, że tak powiem, do projektu finalnego, którego daty w sumie wciąż nie ma i tak jak mówiłem, na razie nie będzie, ponieważ mamy swoje po prostu sprawy, studia, głowie, szkoła. Neri w tym roku zdaje dyplom z trzech przedmiotów, więc naprawdę ma sporo do zrobienia. Ja też samo mam dosyć ciężki rok studiów, więc no po prostu będziemy mieli masę obowiązków, a Peccatorum to jest taki raczej czas, który będziemy spędzać sobie po uczelniach, po szkołach, jako taka, powiedzmy, rozrywka. Więc musicie zrozumieć, że to nie będzie coś takiego, że my codziennie będziemy pracować od przyjścia do domu do, że tak powiem, snu nad Peccatorum. To jest po prostu takie coś, że mamy sobie wyznaczone dwa dni, w których pracujemy. Według mnie bardzo fajny plan pracy. Dzięki temu idzie to wszystko tak fajnie do przodu. Naprawdę ostatnio zrobiliśmy mega postępy, ale przechodząc do samych informacji. W poprzednim filmiku była duża, że tak powiem, fala niezrozumienia. Ja już to tłumaczyłem na fanpage'u, a wytłumaczę wam raz jeszcze. To nie będzie elegancki hotel, to będzie bardziej hotel pod względem budowy wnętrza, pod względem wystroju. Wystroju nawet nie do końca, budowy wnętrza. Czyli po prostu struktura budynku będzie przypominała hotel, ale nie do końca będzie to właśnie taki budynek. Nie mogę wam powiedzieć więcej, po prostu uwierzcie, że podczas wyboru postaci nie patrzyliśmy naprawdę na to, jak się ubieracie, na to, czy pasujecie do eleganckiego hotelu, czy cokolwiek. Patrzyliśmy na zupełnie inne rzeczy, musicie zaufać naszemu wyborowi, a hotel jest jakby nie do końca tym, co sobie możecie wyobrażać. Więcej wam nie powiem, bo to był zbyt duży spoiler. Dodatkowo, co do budowy hotelu, będzie on miał dwa skrzydła, to już prawdopodobnie mówiłem, ale chcę to potwierdzić, żebyście dobrze zrozumieli. Dwa skrzydła, w którym każde będzie miało po 16 pięter. Dodatkowo hotel będzie miał wiele tajemnic, które będą jakby służyły nam jako narzędzia do zwrotów akcji. Ale o tym wam kompletnie nie mogę mówić. Wiecie po prostu, że to nie będzie takie proste, jakby się mogło wydawać. Pewnie wielu z was się zastanawia, co jeżeli moja postać zginie w pierwszym procesie. Co wtedy? Tyle się starałem, żeby ją stworzyć, przeszła casting i teraz ginie w pierwszym procesie. Nawet nie miała za bardzo chwili swojej. Dlatego wymyśliliśmy z Neri, że w prologu będzie perspektywa każdej osoby. Czyli każdy będzie miał swoje 5 minut. Podczas tych 5 minut będzie krótka historia tej postaci, taki naprawdę bardzo okrojony wstęp. Krótkie przemyślenia co do tego, co będzie się działo. Nie mogę wam przedstawić, jak realnie będzie wyglądał prolog, jeżeli chodzi o samą fabułę, ale po prostu uwierzcie, że każda z 22 postaci, każdy gość będzie miał swój wstęp, więc nie musicie się martwić, że zostaniecie całkowicie pominięci, zostaniecie tam wymienieni raz czy dwa gdzieś w tle. Spokojnie. Dodatkowo, to też już chyba wspominałem, aczkolwiek powtórzę, rozdziały będą pisane w różnych perspektywach. Nie trzymamy się schematu podobnego do mojego APO, jeżeli ktoś kojarzy, to na pewno wie, o co chodzi, że są trzy stałe perspektywy, które przewijają się przez cały tom. Tutaj będzie raczej coś w tym stylu, że potrzebujemy tej postaci, używamy jej i tyle. I tak będzie przez cały tom, żeby nie było motywów, w którym jakaś postać ma perspektywę i już wiecie, o, on na pewno przeżyje do końca, albo ona na pewno dożyje do ostatnich chwil. Nic z tych rzeczy. Ustaliliśmy już relacje między gośćmi, mianowicie,
Ustaliliśmy, kto mniej więcej będzie przyjazny, kto będzie wrogo nastawiony. Mamy już mniej więcej zarys, jak będą wyglądały motywy uczuciowe, bo jak mówiliśmy, będą motywy... Będą takie jakby paringi pomiędzy postaciami. Więc naprawdę myślę, że to jest coś, co zawsze fajnie śledzić, ludzie zawsze kibicują takim parom i tak dalej, więc to będzie dosyć ciekawe. Myślę, że fajnie to wyczmieniliśmy, co prawda zrobiliśmy taki plan tylko na wstęp, jak to będzie wyglądało w miarę rozwoju akcji, tego jeszcze nie wiemy, aczkolwiek myślę, że aż tak dużo się zmienia się będzie. Po prostu mamy już ustalone to, tak mniej więcej taki szkic, tak bym to nazwał. Generalnie przypominam, jeżeli nie pamiętacie, kto przeszedł jakby do ostatecznego projektu, to w tle będziecie mieli listę imion. Wszystkie 24 imiona, które... Wszystkie 22 imiona, które dostały się do zabójczej gry, którą będziemy prowadzić. Dodatkowo, dosłownie wczoraj ustaliliśmy z Neri taką wersję betę wszystkich zabójstw, jakie będą miały miejsce w procesach i ich ofiar. Nie mogę wam powiedzieć, ile będzie procesów, nie mogę wam powiedzieć, czy będą jakieś specjalne zabójstwa i tak dalej, bo sami w sumie jeszcze to do końca nie wiemy. Aczkolwiek mamy ustalone jakby kto w jakiej kolejności ginie, więc wasze postacie już mają taką wersję betę swojego losu zapisaną i myślę, że to jest dosyć fajna sprawa. Naprawdę mieliśmy masę frajdy i masę wyzwań, bo to była kolejna selekcja, tak samo jak z 70 zgłoszeń wybraliśmy 22, które przejdą. Tym razem musieliśmy ustalać, jeszcze ograniczyć tę liczbę do jakby kolejnych ofiar, które pojawiały się w morderstwach. To było naprawdę ciężkie, ale niesamowicie satysfakcjonujące. Jesteśmy chyba trochę sadystami, teraz się zastanawiam, ale było śmiesznie. No i teraz taka perełka, która na pewno was mega zainteresuje, czyli zasady ogólnie panujące w hotelu. Czyli powiedzmy zasady zabójczej gry, które muszą być przestrzegane przez gości. Mamy ich 15 i myślę, że dadzą spory zarys tego, co będzie się działo na samym miejscu akcji, bo no, są takie dosyć konkretne. Będę je wam szybko tłumaczył, jeżeli będą tego wymagały. Pierwsza zasada jest taka, że hotel może opuścić tylko zabójca, który popełni zabójstwo doskonałe. Chyba nie muszę tłumaczyć, motyw z Dungeon Rompy, kto zabije tak, żeby nikt inny się o tym nie dowiedział, nie został odkryty on podczas procesu klasowego, ten może ukończyć szkołę. Proste. Zasada druga, zakazane są zamachy grupowe. Generalnie nie może być sytuacji, żeby dwie osoby atakowały jedną, dwie lub więcej atakowały jedną. To zresztą nie ma za bardzo sensu, no bo i tak hotel może opuścić tylko gość, który zabije. Jego pomocnik jakby się nie liczy, więc to nie miałoby sensu, aczkolwiek taka zasada jest. Żeby była. Zasada trzecia, jeden zabójca może zabić maksymalnie dwie osoby. Zasada jest właściwie tylko po to, żeby nie było sytuacji, że ktoś znajduje jakiś materiał, z których potrafi wytworzyć bombę i wysadza wszystkich pozostałych gości, i tym samym nie ma kto przeprowadzić procesu i ta osoba automatycznie wygrywa. To byłoby bez sensu, nie byłoby z tego żadnego fanu. Zasada czwarta, ciało ofiary nie może być zmasakrowane, musi być zidentyfikowane. To jest związane... To jest dosyć głębszy motyw, nie będę wam się tutaj nad tym rozwodził, po prostu jest taka zasada. Nie można ciała doprowadzić do jakiegoś stanu nierozpoznawalnego. Zasada piąta, po znalezieniu ofiary przez dwie osoby pojawia się komunikat o znalezieniu ciała. Motyw trochę zaczerpnięty z rompy, zmieniane nasze potrzeby, zamiast trzech osób mamy dwie, które muszą odkryć ciało, wtedy wyświetla się komunikat głosowy. Zasada szósta, każdy z gości ma 15 minut na dostanie się do miejsca zbrodni windą. Od razu przeczytam wam zasadę siódmą. Po 15 minutach winda zostaje wyłączona do czasu procesu. Tak, po hotelu będzie można się poruszać windą albo schodami. Winda oczywiście jest opcją szybszą. No i jeżeli ktoś w 15 minut nie zdąży jakby dotrzeć na miejsce zbrodni, to musi chodzić po całym hotelu z buta. Więc to jest dosyć ciekawy motyw. Myślę, że daliśmy sobie tym furtkę do naprawdę masy interesujących wydarzeń. Ale jeszcze nie wiemy, jak to wykorzystamy, tak czy siak to jest bardzo fajna sprawa. Zasada ósma. Osoba, która nie zdąży dojechać na miejsce zbrodni, może się do niej dostać schodami. W sumie to, co powiedziałem, mogę jeszcze ją przeczytać. Dokładnie. Schody są dostępne, winda już nie. Dalej, dziewiąta zasada. Śledztwo trwa 2 godziny. W rompie czas śledztwa był jakby ustalany według tego, ile cierpliwości miał Monokuma. Gdy ta mu się kończyła, to po prostu mówił halo, zbieramy się do
sali procesowej i tyle. Tutaj są równe dwie rodziny. Czy to mało, czy to dużo? Ciężko powiedzieć. Jeżeli na początku będzie 22 osoby, właściwie 21 z pierwszą ofiarą, to myślę, że to jest sporo czasu dla takiej ogromnej grupy, żeby wszystko zbadać. Gdy będzie osób mniej, to już będzie trochę mniej czasu, aczkolwiek nie jest powiedziane, że zasady nie będą się zmieniać. To od razu wam mówię. Jest 15 zasad na początek, ale nie jest powiedziane nigdzie, że jakaś nie może dojść, jakaś nie może być zmieniona, czy coś w tym stylu. Więc spokojnie. Zasada 10. Podczas śledztwa przemoc między sobą jest zakazana. To jest po prostu zasada, która wyklucza sytuację, w której zaczyna się śledztwo, bo znaleziono ciało, i podczas chaosu śledztwa, gdy nie działa winda i tak dalej, nagle dochodzi do kolejnego zabójstwa, bo ktoś pomyślał, o, wykorzystam sytuację, że jest chaos i tropnę sobie kogoś. Nie ma takiej sytuacji, jest zakazana. Zasada 11. Po upływie 2 godzin winda wiezie wszystkich do sali procesowej. Od razu czytam zasadę 12. W procesie muszą brać udział wszyscy żyjący goście. Co to oznacza? To oznacza po prostu, że jeżeli żyjesz, musisz wziąć udział w procesie. Nie ma czegoś takiego, że sobie zostajesz w hotelu, a reszta, że tak powiem, zajmuje się procesem. Nie ma takiej opcji. Dalej. Zasada 13. Przemieszczanie się po obszarach zakazanych jest karane. Właściwie nieprzestrzeganie każdej zasady jest karane, ale tutaj zaznaczyliśmy to dobitniej, bo to jest coś w stylu tego, co było w rompach, że na przykład wieczorem była zamknięta jadalnia w jedynce i nie można było do niej wchodzić. Tutaj jest coś podobnego. Po prostu to nam daje motyw, żeby troszkę niektóre pomieszczenia dla was ograniczyć. Zasada 14. Każdy z gości musi przestrzegać własnego osobistego zakazu ustalonego przez lokaja. Jak pamiętacie, fani rompy, w anime był taki motyw z bransoletkami w Mireihen, które miały takie osobiste zakazy, których dana osoba musi przestrzegać. Tutaj jest coś podobnego, tylko znacznie inaczej zbudowane. Zobaczycie, że tutaj jest duża różnica i chociaż pomysł jest zaczerpnięty, to naprawdę zrobimy z tego coś mega autorskiego. No i ostatnia zasada to zasada 15. Przemoc względem lokaja jest zakazana. Zasada podobna do tego, co było z Mokumą. Nie można bić dyrektora szkoły. Tutaj główną taką postacią jest lokaj, więc myślę, że zasada jest taka dosyć oczywista. No, 15 zasad. Z chęcią posłuchamy w komentarzach, co o tym myślicie, jak na to patrzycie. Jeszcze nie wiem, czy wspominałem, ale Neri pracuje nad waszymi postaciami. Wszystkie chce narysować, ma też masę innych planów, naprawdę. Jak słuchałem jej ostatnio, to po prostu była mega podjarana wszystkim. Oczywiście ma teraz ten dyplom, więc nie ma aż tak dużo czasu na to, ale jak to ogarnie, to w międzyczasie też będzie pracowała nad wami i po prostu z tego, co już widziałem, naprawdę wychodzi jej póki co to zajebiście, więc jest na co czekać, powiem wam, jest na co czekać, więc wyczekujcie informacji, na pewno jak będą te prace gotowe i ona będzie chciała wam je udostępnić, to dam wam znak, bo naprawdę są super. No, i dodatkowo jeszcze powiem, że materiały spektatorów będą się pojawiały co około miesiąc, półtora miesiąca, ponieważ chcemy, żeby hype w was żył, żeby ta nadzieja utrzymywała się w waszych sercach, żebyście nie popadali w rozpaczliwe czekanie, aczkolwiek nie wiadomo, kiedy będzie premiera, więc musicie zrozumieć, że po prostu częstsze materiały byłyby bez sensu. Tak to będziemy co miesiąc wam wrzucać jakąś informację i powinno być spoko. No, więc jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli macie jakieś teorie, to piszcie w komentarzach, my z chęcią posłuchamy, z chęcią odpowiemy. No i dziękuję wam bardzo za uwagę, wszystkie linki od fanpage'y po Instagramy macie w opisie. Warto polajkować, warto followować, bo będą tam informacje i będą tam różne inne rzeczy związane z projektem. Póki co, żegnam się z wami serdecznie. Mam nadzieję, że wam się podobało, trzymajcie się ciepło, no i hej, pa, pa.